Myślę, że czas przełamać tę tendencję i przestać, myślę, w głowie demonizować te wyjazdy, bo gdzieś chyba tutaj tkwi problem, bo to, że umiemy grać w piłkę, to potwierdzamy tydzień później za każdym razem. A najwyższy czas też potwierdzić to na wyjeździe i w końcu zgarnąć komplet punktów. Czy Śląsk to jest dobry zespół do tego przełamania? Nie wiem, myślę, że nie można tak określać żadnej drużyny w tej lidze, bo wyniki są zaskakujące w każdej kolejce i czy potencjalnie słabszy, czy mocniejszy rywal potrafi wygrać, czy przegrać mecz dosyć niespodziewanie, więc nie ma też takiego idealnego przeciwnika na przełamanie i tak jest też z tym razem. Dużo się, Kuba, wokół twojej osoby działo w ostatnich tygodniach, no bo piękna bramka, gol kolejki. Pewnie też oczekiwania wzrastają, bo każdy będzie oczekiwał, że taki gol i takich twoich meczów będzie więcej, a pewnie tego spokoju jest potrzebne, żeby spokojnie do tego meczu w Wrocławiu podchodzić. Na pewno tak. Myślę, że gdzieś tego szumu trochę było, ale ja się tym jakoś specjalnie nie przejmuję. No, staram się robić swoją robotę jak najlepiej potrafię i też, jeżeli ktoś myśli, że takie bramki będą padały co tydzień, no to jest w dużym błędzie, ale oczywiście robię wszystko, żeby pomagać drużynie na boisku i nie tylko w ten sposób, też w innych aspektach gdzieś których mogę te role odpowiednio wypełniać i jeżeli trener się zdecyduje, żeby na mnie kolejny raz postawić, to będę się cieszył i robił wszystko, żebyśmy wygrali. Nie wykluczono, że trochę wam się w środku pola sytuacja zmieni, bo być może wróci Nabil, a być może na prawą obronę powędruje Mateusz Możnie, bo tam jest chłopaka po kartkach Bartka Rymaniaka, Wladek, który wrócił praktycznie chyba dzisiaj do treningu, więc jakieś tam roszady mogą być. No możliwe, że tak. Gdzieś to oczywiście trener odpowiada za to, jak ten skład będzie wyglądał w dzień meczu i to już jest w gestii trenera oczywiście leży. No my robimy wszystko, żeby po prostu zrealizować te założenia taktyczne podczas meczu i mamy nadzieję, że to w końcu zaprocentuje. No bo to zwycięstwo, generalnie zapunktowanie w tej kolejce, tak jak trener zresztą podkreśla, to może być taki bardzo duży, może być może najistotniejszy krok w kierunku tej właśnie. No tak, tych meczów już zleciało dosyć szybko. Dopiero co zaczynaliśmy praktycznie, zostały tylko 4 kolejki tego sezonu zasadniczego. No i ten margines błędu gdzieś powoli się kończy. I dobrze, że jesteśmy też w takiej sytuacji, że te punkty gdzieś nagromadziliśmy wcześniej i wszystko leży w naszych rękach. Nie musimy się tak naprawdę oglądać na nikogo. Tylko i aż wystarczy punktować. No ale to nie jest takie proste, ale też nie jest to zadanie ponad nasze siły. Kuba, i ostatnie pytanie dla ciebie jako Kielczanina. Jak ty odbierasz sytuację, że korona znowu ma być sprzedana, jutro nadzwyczajna sesja, tym razem inwestor niemiecki? Rozmawiacie o tym szatni, jak do tego podchodzicie? No są jakieś tam rozmowy oczywiście, bo te informacje w mediach się przewijają, ale myślę, że to nie jest tak naprawdę nasza sprawa, co dzieje się u góry. My mamy robić swoją robotę na boisku, a to, kto będzie właścicielem i tak dalej, to pewnie będzie istotne dopiero po zakończeniu sezonu. A te informacje nie będą miały wpływu na waszą postawę? Wydaje mi się, że nie.